Panie redaktorze, ja powiem tak po chłopsku. W dupie nas wszyscy mają, za przeproszeniem. Nic nie zostało zrobione w ogóle. Obiecanki, cacanki. Nawet nie przyjechali goście zaproszeni, tylko doktora na odstrzał wystawili. Wstydziliby się, zamiast przyjechać tu i powiedzieć, kto jest winny, niech ruszą dupy, bo już ja mam tego serdecznie dość. Mamy nagrane wszystko. Mamy nagrane, bo ja osobiście kamerowałem, jak jego chcieli usunąć, żebyśmy się usunęli. Ale dogadać się, czyli co? Czyli jakieś pieniądze pod stołem, tak? Pod stołem 100 zł? To on sobie w dupę wsadzi te 100 zł. Oni się bawią, oni się bawią, a my ich karmimy. My nie mamy już niedługo, nie będziemy mieli czym długo dzieci karmić. A oni kurwa myślą nie wiadomo o czym. Zawieziemy te maszyny i zostawimy im w pizdu, niech one stoją, a niech mnie posprzątają. Jak długo jesteście w stanie państwo protestować? Powiedzcie, jeżeli do tego protestu dojdzie. Do wiosny. Ale tym razem tego to inaczej załatwimy. Bo myśmy się zachowali jak ludzie, cywilizowani. A teraz zawieziemy, wypierdolimy to wszystko, co mieliśmy za. I nikt tego sprzątać nie będzie. My wpierdalamy wszystko z zagranicy.